Mówią, że piłka jest jedna, a bramki są dwie, ale mój dzisiejszy gość, jak ruszy głową, to pewnie znajdzie takie równanie, które wytłumaczy nam, że wcale tak nie jest. Ale w jego przypadku nie tylko główka pracuje, bo nogi też dają radę. Kończymy! Powtórka numer 100, kończymy! Jarosław Królewski, probabilistyczny piłkarz Wisły Kraków. No prawie piłkarz. Nie znamy odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego zostałeś informatykiem w okularach a la Harry Potter, a nie piłkarzem? Bo chyba to też było twoje, albo przede wszystkim to było twoje marzenie. Ja spędzałem mnóstwo czasu na tym boisku. No w zasadzie tylko chodziłem grać piłkę. Nic więcej nie robiłem w trakcie dnia. Uczyłem się i chodziłem grać piłkę. Bardzo nie lubiłem przegrywać, zresztą dzisiaj nie lubię. Strasznie mnie to wkurzało, potrafiłem być bardzo zły. Mam wiele medali, Królów Strzelców. Byłem chyba nawet kiedyś na poziomie małopolskim. Zostałem wybranym zawodnikiem takiego turnieju piłkarska kadra czeka. Czeka do dziś. Czeka do dziś, no nie? Tak. W pewnym etapie musicie zdecydować, nie? I ten etap mój był przed maturą, kiedy przestawałem już trenować w Gliniku, no bo już ciężko było to godzić. Dałbym radę wiele rzeczy wypracować, natomiast, bo szybko biegałem, więc to była duża przewaga. Ale wiesz, moim zdaniem no to trzeba się na to zdecydować. No. Z tych moich roczników, z tych małopolskich juniorów, gdzie myśmy grali, no wyszedł między innymi Adam Kokoszka, Michał Pazdan, więc jakby niektórym się udało. Graliście przeciwko sobie z Michałem? Tak, tak. Myślę, że parę razy. On wtedy grał w Hutniku Kraków. Miał jeszcze włosy? Wydaje mi się, że on nigdy nie miał. Natomiast no tak, pamiętam te mecze. Nawet kiedyś z Hutnikiem chyba strzeliłem bramkę z połowy boiska z lewej nogi kiedyś. Są wycinki z gazet nawet. Michał Pazdan cię nie zatrzymał wtedy? Nie, nie, chyba nie. Przeciwko Wiśle więc zdarzyło mi się strzelić bramkę Hutnikowi Kraków, więc myślę, że to gdzieś tam zostało. Jakbyś miał, Jarek, wymienić takie top 3 piłkarzy, przeciwko którym grałeś na boisku? No to myślę, że będą to właśnie Michał Pazdan, Adam Kokoszka, Dawid Janczyk. A kto ci najbardziej z nich imponował na boisku? Wtedy wchodził z juniorów młodszych Dawid Janczyk i faktycznie był taki, miał trochę styl Ronaldo, tylko tego pierwszego. No i faktycznie było widać tam różnicę. Grałem też przeciwko Patrykowi Małeckiemu, pamiętam, on wtedy wchodził do Wisły. Był młodszy chyba dwa lata od nas. Czułeś się gorszy od nich? No wiadomo, że taktycznie, strategicznie Wisła miała wtedy świetną akademię, więc oni byli zgrani, mieli obozy, reprezentację Polski, więc trochę inaczej niż u nas w Gorlicach. Natomiast no tak na poziomie takim personalnym, no to wydaje mi się szybkościowym czy jakimś innym, to raczej nie. A ty miałeś w domu wsparcie, żeby uprawiać sport? Wtedy to chyba jeszcze nie myślało się o byciu informatykiem. Nie, nie, oczywiście, że nie. Ja, to wiesz, to były czasy, kiedy pamiętam, mój tato bardzo ciężko pracował, tak do 6 roku mojego życia, jakby był poza domem praktycznie cały czas. No pracował fizycznie wtedy, więc jakby to wyjeżdżał za granicę i dzisiaj to bardziej rozumiem niż wtedy, no natomiast 6 lat głównie wychowała mnie mama. Na mojej wsi był taki mały tylko jeden telewizor, który nie odbierał Kanał Plus, ale wiecie, tak śnieżyło, ale dało się oglądać, nie? To wiecie, był zakodowany, były takie totalnie szmery różnego rodzaju, no i pamiętam, że te mecze się tak oglądało, słuchało się w radiu, telegazety się odświeżało co sekundę i tym podobne. Początkowo bardzo kibicowałem Wisłowi Łódź, wiecie, Marek Citko, to cała mecze na Wembley. Piłka nożna dla takich ludzi, którzy są pochodzą z małej miejscowości, to jest piękne, myślę, piękna rzecz. No to jest taki powód, żeby wyjechać gdzieś na mecz i tym podobne. Co ciekawe jest, jak spotykam dzisiaj ludzi, którzy zarządzają innymi klubami na świecie, to też w high school pamiętają jako taki najlepszy moment. Studia już są nie tym samym. Jesteś w koszulce Wisły, ale tak. Komu ty tak naprawdę kibicujesz? Bo mówisz, że kiedyś Widzew, teraz Wisła, która poniekąd jest twoją własnością, mieszkasz w Warszawie, to takie pokręcone wszystko. No myślę, że dzisiaj kibicuję Wisłę Kraków. No, trudno by, żeby było inaczej. Chodziłem na mecze Wisły wcześniej. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że potem ta era Kasperczaka, Kamil Kosowski, Maciej Żurawski, potem Kuba Błaszczykowski, mecze z Feyenoordem i tym podobne, to było coś, co myślę, że cała Polska kibicowała wtedy Wiśle Kraków, więc tym bardziej dzisiaj kibicuję temu zespołowi i chyba niczym się aż tak nie stresuję jak meczami w sobotę. No. To teraz spróbujemy pograć w piłkę nożną, niedoszły piłkarz kontra parapiłkarz. Ty para. Profesjonalnie ja. Okay.
ty profesjonalnie ubrany, ja też się ubrałem. Masz swój klub, ja mam swój klub, Bartnik Myszyniec. Gorąco pozdrawiam. No i jeszcze w Ekstraklasie nie gra, ale może kiedyś. Za rok 70 lat, może jak przegrasz, to przyjedziecie do nas. Dobra, możemy powalczyć. Co, kilka dyscyplin sobie szybko wymyślimy. Licencja na Turbo Kozaka dla nas nieosiągalna, to musimy coś sobie wymyślić, ale u ciebie to kreatywność plus 100, więc damy radę. Gramy. Gramy. Że Mezut Özil to też nie jest anonimowa postać dla ciebie. Mezut ma też wiele różnych świetnych inicjatyw wspólnie z Mattiem Flaminim, między innymi taką firmę One Unity. Ona ma dbać przede wszystkim o produkty, które są przyjazne środowisku. Relacja moja jakby z nim w perspektywie taka jak moja z Flaminim jest bardzo płytka. To jest raczej znajomy niż taki, wiecie, z przeciągu, niż ktoś, to z kim do kogoś mogę napisać na WhatsAppie. No nie chciałbym, nie mogę do niego napisać na WhatsAppie tak do Mathieu czy do innych. My z Mathieu znamy się wcześniej niż historia Wisły. Między innymi z Davo, z jednym z takich Young Global Leader, jeśli chodzi o taki tytuł, który nosi, czyli mogę zmieniać świat, inwestuje w biotechnologię i tego typu rzeczy. I wiecie, jak zaczynaliśmy, no to stwierdziłem, że muszę poprosić kogoś, kto ma większą ekspozycję na świecie, zrobił coś, żeby mi pomógł w tej pierwszej akcji, która miała legitymizować całą tą to pospolite ruszenie. Stwierdził, że pomoże mi, że pozwoli w social media nadać temu rangę dużo, dużo większą. To są tacy ludzie, że oni nie robią akurat jak Mathieu, jak Kuba Waszykowski i inni, to oni nie robią takich rzeczy za pieniądze, na wyzwanie i tak dalej. Kilka dni zajęło mu przedstawienie całej historii, wyjaśnienie, o co chodzi w tym całym konflikcie Wisły Kraków. Mathieu cały czas ogląda, weryfikuje, jak sobie radzi Wisła Kraków, więc zawsze jak przegramy, to coś skrobnie do mnie, żebym się nie przejmował. On mi dał dużo więcej, on mi dał kontakty do tych miejsc, do których jeszcze nie miałem. Rodzina, która zajmuje się Cardiff City, no to są osoby, którymi się spotkałem, między innymi ostatnio Monaco, więc uczę się. Podobno Jarosław Kurlewski jest najlepszym odbijaczem poprzeczek na południe od Warszawy. IT wiadomo, że to jest taka branża niekoniecznie kojarząca się z piłką, albo wręcz przeciwnie, ale generalnie da się tam spotkać piłkarzy? Ja myślę, że tak, oczywiście, że tak. Zlatan Ibrahimowicz inwestował swoją twarzą w jedną z aplikacji, która miała tam zgromadzić w jednym miejscu różnych piłkarzy. Nie miałem wtedy okazji go spotkać, ale to był taki projekt, który gdzieś tam był w perspektywie. Pierwszym piłkarzem, który dość ofensywnie inwestuje w nowe technologie, jest Robert Lewandowski. I też bardzo dziękuję, że pomógł mi wtedy tym tweetem, jak Wisła. Startowaliśmy z tą akcją pierwszą dla Wisły Kraków, bo też dużo, dużo pokazał, media też zaczęło o tym pisać. No a Robert inwestuje w te rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być bardzo mocno marżowe w przyszłości. Ma też jakiś swój fundusz venture, w którym jest udziałowcem. Skorzystałeś z tego przywileju właściciela i powołałeś sam siebie kiedyś na trening Wisły Kraków, czy nie? Nigdy? Nie nadużywam takich rzeczy. Pamiętaj teraz, że jest 9 tysięcy właścicieli Wisły Kraków, współwłaścicieli Wisły Kraków, więc gdybyśmy chcieli każdego tak obsłużyć, to byłby trudny. Na przykład na Zachodzie tak jest, że zarządy takich dużych, powiedziałbym, klubów, one są bardzo blisko piłkarzy. Ja ostatnio miałem okazję spotkać w Monaco ludzi, którzy zarządzają Juventusem i naprawdę świetni ludzie. No. Oni czują, kochają tą piłkę. Tak samo jest, wiecie, u nas na wschodzie Europy. Też dzięki przyjaźni z Mathieu udało mi się poznać ludzi, którzy zarządzają Szachtarem. No jest naprawdę niesamowita historia, wiecie, zbudowali tam piękny stadion, potem go zburzyli. Oni cały czas inwestują, cały czas to kochają. No, tam też są pełne trybuny z meczu na mecz. Ale generalnie ty się ruszasz. W sensie nie, że chodzisz na siłownię czy biegasz, tylko regularnie tą piłkę kopiesz. Trochę mam okazji, żeby się poruszać. Tam gram w jakiejś biznes lidze,
A jak oglądasz czasem mecze polskiej ekstraklasy, to masz takie wrażenie, że jakbyś się tam mocno zawziął, to nie, to, myślę, to byś że... wytrzymał parę minut? Nie, wiesz, nie jest to jeszcze liga na poziomie tych europejskich. Gdyby wejść na boisko, być w meczu na takim tempie, na takim stresie, to myślę, że to tak łatwo powiedzieć, że to by się dało zrobić. No i to trochę jak z informatyką czy z nowymi technologiami. Każdy może, a potem te detale mają ogromną różnicę. Masz jakieś takie postanowienie odnośnie ewentualnego sukcesu Wisły Kraków? Domknięciem historii Wisły Kraków, pięknym, byłby jakiś puchar, czy to Puchar Polski, czy Mistrzostwo Polski. I teraz nie łapcie mnie za słówka, że mówię, że to będzie w tym sezonie, bo żeby nie było, że nagłówki są, że Królewski mówi, że w tym sezonie Wisła wygra Mistrzostwo Polski albo Puchar Polski, bo mnie wszyscy zajadą. Ale myślę, że Wisła jest na tyle ambitna, że może walczyć o najwyższe cele. No a myślę, że dopięciem tej pięknej historii Wisły Kraków byłoby świętowanie jakiegoś tytułu na pewno.